To, co Państwo słyszą, to połączone siły dwóch ukraińskich powiatów, Stary Sambor i Turku. Tak brzmią, proszę Państwa, Karpaty, ale to nie jedyny akcent dzisiejszy dotyczący Karpat. Tak, ale dość ważny, bo właśnie tym dźwiękiem także Karpacki Jarmark Turystyczny dziś został zainaugurowany, bo trombity, tak to się fachowo nazywa, niegdyś to były takie urządzenia, które no, można powiedzieć, że trochę zastępowały tutaj w górach telefony komórkowe. SMS-y, tak? Dokładnie. SMS-y na przykład. W Beskidach czy na Podhalu. Oczywiście od razu mówiąc o komunikacji, przypominamy, że nasze kartki pocztowe dziś tutaj z ustrzykami dolnymi są dostępne podczas programu Lato w regionach. Dziś tutaj na Karpackim Jarmarku Turystycznym będziemy mówić także już za moment o jedzeniu, bo trwa właśnie konkurs kulinarny. Będziemy też mówić o konkursie na najdalszego turystę, na najlepsze stanowisko biesiadne i wystawiennicze. Ten na najdalszego turystę nas najbardziej interesuje, bo ciekawe, skąd Państwo tutaj przyjechali. No myślę, że jeszcze dzisiaj podczas programu Lato w regionach, stąd z Ustrzyk Dolnych, z Podkarpacia się dowiemy, ale teraz już nasz gość kolejny. Pan Franciszek Adamczyk, przewodnik beskidzki, witamy Pana serdecznie. No również witam wszystkich. Panie Franciszku, od razu pierwsze pytanie, bo to jest Pana ukochana okolica. Co no, tutaj również, na tej kartce ponieważ widzimy? Tutaj mieszkam w Ustrzykach Dolnych, w ogóle tutaj to według mnie z kolei w Równi, Cerkiewka, tu z kolei Arwamów, tak, tutaj. To jest z kolei Tarnica tam daleko, między innymi zbocze, no Krzewienia. Często tamtędy przechodzam. No, Pan Franciszek, z górami związany od ponad 40 lat, w nogach tysiące kilometrów. No, tak może być, wyszło. Wyszło tyle. Dziś także rano wyruszył Pan w góry. Rajd ustrzycki, rajd rodzinny. Tutaj taka krótka trasa, tak? Tak, krótka trasa. Gdzie? No stąd, w ogóle z parku pod Dębami, na Kamienną Lawortę. Następnie z kolei do góry, na dół do źródeł Świąża. Mały Król, tak samo też. I zejście na dół do Ustrzyk Dolnych. Przejazd busem, następnie z kolei do Młyna. Zwiedzanie Młyna, w ogóle tak samo też wewnątrz. No i później z kolei do grupkę rozpuściłem, bo była troszkę mała. To w ogóle. To jest taka trasa, to jest trasa dla każdego? Dla każdego, tak. Specjalizuje się Pan w wytyczaniu tras. Czy w Bieszczadach nadal wytyczane są nowe trasy? Jeśli tak, to jaki jest stopień trudności? To znaczy są w ogóle wytyczane, w ogóle tym, że z kolei nami ja pracuję w Parku Bieszczadzkim, więc z kolei uznano między innymi też, że no ilość laków w Bieszczadach wystarczająca już jest, nie? Ale nie tutaj ma co pojawiły robić się nowe znaki, o tym trzeba powiedzieć, wokół Ustrzyk, prawda? Pojawiły się nowe znaki, także tak, Pana zasługa. Oczywiście, no to też z kolei. Tutaj zostały wyznakowane szlaki spacerowe w zasadzie w roku 93, wielkości 21 kilometrów. Biesy, Czady coraz mniej rozrabiają, zakapiorów jest już coraz mniej. To co turystów przyciąga dziś w Bieszczady? No zakapiorów, ci starsi to prawdopodobnie już wymarli w ogóle, co nowi zakapiorzy. Ci nowi normalnie to są troszkę inni, w ogóle mają konta w banku, normalnie sobie spotykają się tak samo też, przejeżdżają dobrymi samochodami, ale tych samych, to samo cechuje tamtych i tych, noszą kapelusze i lubią trochę wypić piwa. Powiedzmy jeszcze teraz o tym, jak przygotować się do takiego spaceru, bo Pan właśnie prosto z gór do nas przyszedł i jest Pan doskonałym przykładem tego, jak się ubrać w góry. No przede wszystkim w ogóle, no tak jak ja troszkę wyglądam, niektórzy nie chodzą już tak jak teraz, no wiadomo, buty trzeba mieć dobre z protektorem, w ogóle spodnie tak samo też. Lepiej wysokie. Że tak jest z kolei, bo odbiewasz z kolei, to człowiek dobrze idzie tu w tym miejscu. Koszulki dawniej różnoplanerowe, teraz są rozmaite, nie, te nowe wydalaski, jak ja to nazywam. No i z kolei poza tym, normalnie co na co, no, czapki, okrycie głowy z kolei, plecaki. No i plecak, koniecznie kijki i no, oczywiście. No trzeba plecak, to się zawsze odwrócić, skoń do tyłu troszkę między innymi, tak samo też między innymi. Wszystkim do gór trzeba mieć szacunek, a najlepiej jeszcze aparat przy sobie. Pan też kolekcjonuje zdjęcia, z którego zdjęcia jest Pan bardzo zadowolony? Ja mam tysiące z kolei slajdów w ogóle w domu. Nie wiem, czy wszystkie w życiu jeszcze dobrze obejrzeć w ogóle, gdybym powtórzył to jeszcze raz. Aparat trzeba pamiętać wybierając się, bo trochę no szkoda, no, trzeba, jak już wydrapiemy się na któryś szczyt. No trzeba dlatego w ogóle, że chodzi o to, że tu będzie zdjęcie takie robione, za tydzień czasu będzie to wszystko inaczej wyglądać, nie? Trzeba ciągle aparat przy sobie posiadać. Żeby zrobić dobre zdjęcie, uważać, to trzeba spać z aparatem pod poduszką. A marzy się Panu jeszcze jakaś taka konkretna trasa, którą chciałby Pan na przykład wytyczyć, czy jeszcze przejść? No są takie normalnie też, gdzie by się wytyczyło, tylko tam nie wolno wytyczać w ogóle. Oj, to słabo. Ja zdradzi nam Pan gdzie? Ja w Parku Bieszczadzkim pracuję, więc z kolei trasa też była bardzo ładna przez Chińczyk Bukowski, nie? Tamtędy, ale tam wiadomo, że z uwagi na ochronę przyrody, tam nie można wytyczać w ogóle i niech pozostaje. Ale jedno miejsce teraz takie, tutaj w okolicach Ustrzyk, które Pan by polecił? Na przykład jutro. Po śniadaniu. No trudno powiedzieć, po śniadaniu to raczej będę spał. Ale dla turystów, którzy po śniadaniu chcieliby jutro się wybrać. To znaczy, to jest takie plany są jeszcze, żeby przedłużyć szlak.
tak z kolei żółty troszkę w kierunku tam dalej pasma równi, zgromadzenia na równie, no i tam z kolei zakończy to ewentualnie na Choszowczyku, czy gdzieś tam z boku, nie też. Nasz gość nie chce zdradzić. No. Bardzo dziękujemy za rozmowę, a my proszę Państwa cały czas jesteśmy na... Dziękujemy również, a my cały czas jesteśmy na Karpackim Jarmarku Turystycznym. Jak już dzisiaj ktoś wybierze się tutaj na karpacki jarmark, to musi także spróbować karpackiego jedzenia. Z pewnością nie będzie żałował. Mamy oko na kilka potraw. Pani Elu, Państwo jesteście z Ropienki. Tak. Co charakterystycznego dla Ropienki dzisiaj tutaj przygotowałyście Panie? Albo jest, dla Ustrzyk? Panie redaktorze, jest w Bieszczadach wioska piękna, a nazywa się Ropienka. Wkoło góry, rzeki, lasy zapraszamy tu na wczasy. Ale są też zaradne gospodynie, które przygotowały dla nas takie cudowne rzeczy. Cudowne rzeczy przygotowywałyśmy. Mamy koło gospodyń bardzo prężnie działające. Tutaj odkrywamy Ropienka, już kolejne potrawy. Jako koło gospodyń obchodziła 60-lecie, 3 lata temu powstania Ropienki, a w ogóle jesteśmy miejscowością przemysłową, bo jest u nas kopalnia nafty i gazu, stara kopalnia. Ale o jedzeniu niech nam Pani jeszcze opowie, co tutaj jest. Wszystko jest, zdradzi przepis na przykład. Z naszych pól, łąk, sadów i także to jest tort, Panie redaktorze, to jest nasze młode koleżanki wyczarowały tort z wątróbek drobiowych. To jest bardzo dietetyczna potrawka i dla dzieci, bo dzieci przeważnie wątróbek nie lubią. A tutaj jest wątróbka drobiowa i jest sosik majonezowo-czoskowy, no z własnego czosnku. Ale są też serowniki. Są serowniki, to jest też danie bardzo, bardo dobre. Może stanowić nie, jako... Nie, ja tak patrzę i nie wiem po prostu, to jest, od czego zacząć, proszę Państwa. Jest w środku i z ciasta nie naleśnikowego, tylko z ciasta takiego, jak się robi na kluski śląskie. I naprawdę i to jest wszystko gotowane. Jest z pól było, wokół Ropienki, tak? Tak, to po prostu 2 godziny temu koleżanka, o właśnie Ewunia... Jeszcze rosło. Jeszcze rosło, jeszcze się gotowało, także to mogą jeść i dzieci, to jest, można i na kolację zjeść i na obiad sosem grzybowym, pomidorowym, z tłuszczykiem, z masełkiem, z czym no kto cóż, chce. To co możemy jeszcze dodać? Chyba niewiele. Kilogram do przodu. Proszę Państwa, ale na pewno warto chociażby dlatego przyjechać do Ustrzyk, do Ropienki. Tak. Barszczyk mamy taki wiejski z fasolą, z jajkami. Ciepły barszczyk możemy poczęstować. Chlebek swojski, chrupiący. Naleśniczki mamy też i z sera, i z powidłami, z malinami. No, dobrze, wie Pani co, Pani Elu, to my tu zostajemy u Państwa. O, jeszcze pierogi, tak jest. Pani tu podpowiada, pierogi. To jeszcze pierogi pokazujemy. Proszę bardzo. Pierożki z razowej mąki. Ser też jest robiony własnymi rączkami naszej młodej koleżanki, topiony ser. Panie Elu, to my tu zostajemy, dobrze? Zachęcamy do Ropienki, zachęcamy do Ustrzyk Dolnych, gdzie właśnie w tym momencie trwa konkurs na najlepsze stoisko biesiadne. I trwa cały czas Karpacki Jarmark Turystyczny. My dziś tutaj jesteśmy z programem Lato w Regionach. Ponownie widzimy się o godzinie 17:15, więc do zobaczenia.